Kwitną tulipany Marii Kaczyńskiej. Pierwsze, najpiękniejsze trafią na Wawel do krypty, w której dokonano pochówku pary prezydenckiej. Z Chrzybska Wielkiego w Wielkopolsce, Joanna Chomicka. Mają żółto-kremowe kwiaty i długą łodygę. Są wyjątkowo wytrzymałe na choroby i potrafią kwitnąć kilka tygodni. W Chrzybsku Wielkim właśnie zakwitły pierwsze tegoroczne tulipany Marii Kaczyńskiej. 3 tygodnie wcześniej przykryliśmy nasadzenia tulipana folią, do której wtłoczyliśmy ciepłe powietrze i udało nam się przyspieszyć wegetację. No i mamy pierwsze 300 roślin Marii Kaczyńskiej, które zakwitły. Na pomysł, by nową odmianę tulipana dedykować Marii Kaczyńskiej, wpadł 3 lata temu ambasador Holandii w Polsce. Pracę nad wyjątkowym kwiatem powierzył Janowi Lichtartowi, jednemu z największych hodowców tulipanów w Holandii, twórcy takich odmian jak m.in. Laura Bush, Bernadette Chirac i Hillary Clinton. W Królewskiej Księdze Rejestrów Nowych Odmian Tulipanów zarejestrowany jest już tulipan Lecha Kaczyńskiego. Jego premiera w Polsce już 1 maja.